Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dark Souls 2 po miesięcznej przerwie. Ostatni odcinek był 5 grudnia, zdaje się. Jesteśmy sobie w Majuli, zaraz sobie porozmawiamy o wszystkim, co czeka nas na tym kanale w tym roku. W ogóle szczęśliwego nowego roku wszystkim, którzy oglądają, którzy jeszcze pamiętają o mnie, o moim kanale. Nie było was wielu, ale mam nadzieję, że w pełnym komplecie wrócicie ze mną tutaj w odmęty Dark Souls 2 i Isaaca. Co do Isaaca to jeszcze zobaczymy, bo przyznam się, że w ogóle nie grałem Isaaca przez cały grudzień. Ale no wiadomo, że zagramy w Isaaca raz czy drugi, bo to jest gra, którą fajnie się nagrywa po prostu. Dobra, tak, tutaj kapliczka Amany. Czy tam świątynia Amany. Gramy online, bo się załadowały serwery w Dark Souls 2, więc fajnie, online zawsze jest ciekawie. Dobra, pójdźmy po prostu dalej. Bardzo znienawidzona lokacja większości graczów Dark Souls 2. Ta Shrine of Amana, nie pamiętam jak to było po polsku, było przed chwilą napisane, nie przeczytałem. Tu żeśmy byli chyba poprzedniego odcinka jeszcze, czy nie? Nie pamiętam. Jak bardzo odporni na czary jesteście? No trochę odporni. O kurwa. Oho, zaczyna się walka z moim przeklinaniem znowu. Może mroczna sfera będzie im więcej zadawać obrażeń, zobaczymy. Czyli tak, czy ja tutaj byłem w końcu? Chyba nie. Jednak chyba nie. No ale ja bym chciał cię zaznaczyć, pani. O właśnie tak. Oj właśnie, zajebiście. Dobra, czy coś tu jest? Skrzynia jest. Grudzień, to jest popierdzielona sytuacja. Jak ja w ogóle tutaj nie do wysoko siedzę trochę? A tam cholera, jebać to. Zwiędłe zioło zmierzchu, kadzidło sceptyka. Bardzo fajne rzeczy i to widzę, dwa zioła zmierzchu tam były. No grudzień, w ogóle może ktoś z was zauważy. Ja pierdolę. Nie moją cipę na czole, tylko to, że przytyłem 6 kg. Od ostatniego filmu, który tu wrzuciłem, przytyłem 6 kg. Och, grudzień, grudzień. Czy u was... Czy u wszystkich grudzień jest tak intensywny jak u mnie? Po prostu to jest jakaś masakra. Powiem wam, spotkania rodzinne, wydawanie pieniędzy, jakieś podróże, też zwykle w grudniu gdzieś podróżuję. Głównie dlatego, żeby z podróży przywieźć te prezenty dla ludzi pod choinkę, bo jakoś tak najłatwiej mi po prostu... Co to jest? What the f... Okej. Okay. Najłatwiej po prostu mi gdzieś pojechać w grudniu i przywieźć jakby takie pamiątki z rejonu, w którym byłem, bo to jest łatwy pomysł na prezent. A przy okazji już tak przyzwyczaiłem się, że od ponad 10 lat w grudniu zawsze gdzieś jadę, więc trochę sam sobie dokładam tych grudniowych wydatków, no ale tak już mam. Także byłem w Budapeszcie na 5, znaczy na 3 noce. Potem wiadomo, potem no święta, dwie noce u moich rodziców. O ty, jaki ty szybciutki jesteś! Dwie noce u moich rodziców, dwie noce u rodziców mojego chłopaka. Nie dwie noce, sorry, jedna noc. Aż kurwa teraz, dobra, atakuj. Ile tam roczna sfera? O, tym można bić. Szkoda, że nie zginiesz. A rezonująca dusza? Ło! Buława arcysmoka. Ale tarcza. W każdym razie tak, no Sylwester. Ogólnie co tam się będę dużo tłumaczył? No grudzień to nie jest czas mój, to nie jest czas dla mnie. Wiecie co, to zadaje sporo obrażeń. Szkoda tego zużywać. Właśnie sobie. Kurwa, strzałę dusz. A już wypadłem trochę z sprawy, jeśli chodzi o komentarz. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Isaac będzie następny, ukaże się. Już ktoś widziałem, komentarz napisał. Akurat zdążyłem odpisać, zanim zacząłem nagrywać. Jaki jestem nieumyty, ale to dlatego, że dzisiaj idę na siłownię pierwszy raz od miesiąca praktycznie, bo też w grudniu w ogóle na siłownię nie chodziłem. Zresztą, skoro przytyłem 6 kg, to mu samo za siebie mówi, nie? Kukła człowieka razy dwa. No i spoko. Będziemy często chyba... Co to jest? To był gracz tylko jakiś, wystraszył mnie.
A mam nadzieję, że teraz wrócimy już do regularności w miarę. Nie mówię, że będą codziennie filmy, ale no w ogóle, żeby się chociaż pojawiały jakkolwiek, nie? Dobra. Kobieta cisza. Mogę rozmawiać z nią? No. To ty śpiewałaś, tak? Och. I co, i tyle? Coś jeszcze? Tak. O Jezus Maria, to... Naprawdę? Dark Souls 2? To jest to, co NPC do mnie by mógł powiedzieć? Szukasz króla Wendika, ale kim jest król? Nigdy stąd nie pójdziemy, więc po co nam to wiedzieć? Co to w ogóle jest za dialog? Ja się nie dziwię tej Mart całej, znowu będę narzekał na grę. O! Dark Souls 2 to jest historia, która... No nie jest tak brana zbyt na... Znaczy nie da się brać tak zbyt na poważnie, tak jak Dark Souls 1 czy 3 po prostu. Jest to takie... banalne bym powiedział, ta historia jest banalna. I mało oryginalne są te wszystkie... no dialogi, nie? Przynajmniej tak wydaje się mi i prawdopodobnie sporej części graczy tych właśnie serii Souls. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy tam dalej coś było. Nie, to idziemy tam. Strzał dusz mamy tylko 10, ale mamy te zioła zmierzchu, więc w razie czego sobie ich użyjemy, żeby uzupełnić te strzały dusz. Fajnie, że oni na dwa strzały tylko schodzą. Ja bym sobie wziął tutaj rezonującą duszę. Czy ty zginiesz na strzała? Nie. A, przybieg tęcz, Maciasz. Dobra. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Kurde, zostaje im tak niewiele życia akurat, no ale trudno. Dobra, rezonująca dusza. Biegniesz? Kościu? O, teraz zacznie mniej obrażeń, co bym zadało. Dobra, mamy go. Rezonująca dusza. Teraz sobie zmienimy na strzały dusz znowu, bo tu jest dużo tych takich dziwnych ludzi w wodzie. Dusza zaginionego, nieumarłego, kadzidło sceptyka. W ogóle myślałem, że ja cały odcinek przegadam, bo będę gadał o grudniu, ale tak naprawdę... No co ja tu mogę powiedzieć za bardzo, bo to grudzień jak grudzień. Sylwester też był taki, powiem szczerze, no średniawy, no w cztery osoby żeśmy spędzili Sylwestra w domu. I nawet jak żeśmy specjalnie się nie bawili, po prostu alkohol wypity przeze mnie głównie, bo trzy pozostałe osoby tak średnio. Także możecie sobie wyobrazić, raczej stypiarska atmosfera. No ale cóż, no to było wszystko, na co było mnie stać w tym roku, i to nawet nie chodzi o to, że finansowo, tylko po prostu ciężko było cokolwiek innego ugrać, że tak powiem. No ale dobra. O 4:30 żebym poszedł spać. Wstałem jako pierwszy, bo nawet się nie napiłem za bardzo. W sensie, w porównaniu do innych najwięcej wypiłem, ale jak na mnie, to nie wypiłem i tak dużo. Wszystko przez to, że sobie zioło zapaliłem. Jak już sobie zioło zapaliłem, to mi się już potem tak pić nie chciało, nie? A, czy ja w ogóle powinienem to mówić? Że sobie zioło zapaliłem? Przecież mogłoby za to zawinąć. Nie? Czy nie? Zresztą... Można powiedzieć, że to artystyczny przekaz jest, czyli opowiadam wam zmyślone historie, uznajmy tak. Co to jest za gwiazdki? A, zaznaczysz go? Bardzo ci proszę. O, super. Tu mnie atakuje jakaś... Pinda. Dobra. Włócznia dusz, nie? Wielka strzała dusz, to bym chciał. Okej. Czemu was tu jest tak dużo?
Czego wy chronicie? Na szczęście nie zapomniałem w ogóle tego, przycisków, co się czym robi. Bo się bałem trochę, że będą musieli mieć przyciski, ale nie, jakoś tak na padzie to naturalnie wraca do człowieka, nawet po miesiącu niegrania. Czy to jest mimik? Ryzykujemy. Ryzykujemy, tylko sekrenie duszy zrobię, żeby od razu mnie nie zabił przypadkowo. Nie, to nie jest mimik, okej. I co? Migoczące zadanie gładki to listy kamień. G. Dzisiaj zamierzam już na siłownię pójść. Nie wiem, mówiłem to w końcu czy nie? Po raz pierwszy. Znaczy chciałem, ale ja nie wiem czy pójdę, bo kurczę. Jakoś tak się dzisiaj akurat wydarzyło. Ciekawie, że ja się budzę, ale tu ładnie. A w ogóle gdzie tu jest jakieś ognisko? Tam. Okej, widzę. Dzisiaj się budzę, nie? Nie wiadomo dlaczego, bolą mnie lędźwie i plecy trochę, tak? Jakbym wczoraj coś dźwigał. A nie kojarzę, żebym wczoraj nic takiego robił. Okej, wy będziecie tutaj mi przeszkadzać bardzo. Pytanko jest takie. Czy ty... Okej, ja cię nie mogę zaznaczyć. O Jezus, bardzo fajnie, fajnie to wygląda. O Jezus, jakie to jest niefajne miejsce. Ja pie... Jeszcze to goni mnie, chodzi za mną. Ojojoj. Dobrze, że dużo klientów życia mamy. Znaczy ja pamiętam jak grałem w Dark Souls 2 jako rycerz, to ten Shrine of Amana, czyli ta kaplica Amany, czy jakoś tak... Nie była dla mnie jakoś tak bardzo upierdliwa, nie? Czy wy może... Może wielka strzała dużo im zada więcej obrażenia? Gdzie jest ta druga? Tutaj. Boże, jak to zakręca? Nie. Wielka strzała dużo praktycznie nic nie zadaje obrażeń. Dobra, mroczną sferą trzeba ich napierdzielać. Tutaj jest jakiś rycerzinio. Czekajcie, zobaczmy sobie tą... rezonującą duszą go odsypnijmy. A, jeszcze ten tutaj jest. Tu już się nie świecą gwiazdki nad nimi, więc ciężej będzie ich dostrzec. No dobra. Rezonująca dusza. Gościu. O kurde. Ale to wolno atakuje ta rezonująca dusza. Dobra, bij. Okej, okay. No nie jest to zbyt przyjemne, co wszystko, powiem wam szczerze. Tam widziałem ognisko, więc ja bym sobie je chociaż rozpalił. Nie wiem, którym tu się tu wchodzi. Okej, okay, tutaj. Nie wiem, czy będziemy do niego siadać, do tego ogniska. Bo jak jest ognisko rozpalone, to już chyba tutaj się odrodzę, nie? Przy tym ognisku. Ale no usiądźmy sobie, no, trzeba uzupełnić przecież czary, dajcie spokój. Nie jest to przyjemna lokacja, no ale... rozsądnie będzie usiąść do tego ogniska. Dobra. Teraz tak, strzały dusz, rozwalmy tego gostka, który tutaj się znajduje, bo zauważyłem już jego grzbiet wystający z wody. Tutaj jest głęboko, tam można przejść jakoś, nie wiem. Nie wiem. O! Kolejny gościu. Mogę go zaznaczyć? Och, kurczę święcie, w ogóle czuję się zmęczony, zresztą widać może po mnie nawet, że czuję się zmęczony tym grudniem. Styczeń to zawsze jest nowe rozdanie, nawet nie chodzi o to takie stereotypowe nowy rok, nowa ja, ale po prostu już koniec tego całego szaleństwa, nie? Jakoś tak, co ty robisz? Wow! No patrzcie, ale to jest upierdliwe, faktycznie. No ale to jest upierdliwe, ej, bez kitu. Mroczną sferą trzeba bić. On szybko atakuje, to nie jest tak, że dwie mnie atakują, to ta napierdziela jak z karabinu. No ona się chciała uleczyć w ogóle? Co ona to kurwa chciała zrobić? Ale to zakręca, ale bez przesady, aż naprawdę. Dobra, mamy je.
Jezus Maria. Tu będzie trzeba więcej mrocznej sfery na pewno wyposażyć. Już mogłem to zrobić teraz przy ognisku, ale trudno. Rezonującą duszę na tego człowieka użyjmy sobie. Kurde. Dobra. Kolejny odcinek życia i idziemy dalej, no nie ma co. No, w tej lokacji to nie chciałbym spędzić za dużo czasu. Mam nadzieję, że będzie mi dane tutaj w miarę to gipko ogarnąć, nie? Bo jest lipa. W ogóle gdzie tu iść? O! Ja pierdzielę, jak ty masz zasięg, człowieniu. Tam jest ich więcej. Dobra, ale fajny design, patrzcie jaki fajny, cool jest gość. Trzeba przyznać mu, że jest fajny. Tu był jeszcze jeden. Dobra. I teraz tak, tu są jakieś znajdźki, czy mi się wydaje? Aha, tam jest jedna babiczka. To na pewno. To trzeba sferą życia, czy mroczną sferą w nim pierdzielnąć. Tak, żeby nie wpaść do wody, bo ja nie wiem, gdzie tu jest głęboko. Ale one z daleka strzelają już, masakra. Upierdliwe strasznie. Ja pierdzielę, no. One są tak rozstawione, że to jest naprawdę masakra. Dobra, to mamy. Tam jeszcze się nic nie dzieje. Podejdźmy pod tą babkę od tyłu. Jest. Tu są ci w wodzie pochowani. Ktoś tu był? Tak, tutaj jest. Jakim cudem nas nie zaatakował nas? Przechodziłem obok niego. Praktycznie. Smoczy amulet. Nie wiem nawet co to daje. No, ja bym chciał cię zaznaczyć. Okej. Ojejciu. Aha, tu jest jakaś wiadomość, ale... Czekajcie, w ogóle, czy tam jest sens wskakiwać? Okej. A, nic tu nie ma. Dobra, lecimy dalej. O, trochę straciłem szczyt chyba, jeśli chodzi o to nagrywanie. Tak się czuję, jakiś jednak trochę zdrewniały. Mroczna sfera, kurwa, to nie to. To trzeba tej różdżki używać. Tu jest jeszcze pan... Ach! Dobra, mamy ją. Coś tu jest? Za tymi murami się kryje popierdzielonego? Chyba nie. Płomyk. Dobra. I tu jeszcze jest pinda. O! Kurde, już się bałem, że to jest jakieś głęboko. Ona coś gada, jak kurwa to rzuca. Dobra. Czyli mroczna sfera is the way to go w ich przypadku. Tylko, że zaraz mi się ta mroczna sfera skończy. A tu jeszcze kawał drogi, cholera jasna jest. A gdzie następne ognisko, to też nie wiadomo, nie? Dobra, tu jest gościu w wodzie. G. Jeszcze jakiś? Nie? Dobra. I tam widzę jakiś wielki, dojebany skurczysyn jest. Ja bym go wziął od razu włócznią dusz, strącił. Smoczy amulet. Muszę zaraz zobaczyć, co dają te smocze amulety. To jest Dragon Rider, proszę państwa. Ja mogę go z daleka spróbować strzelić. Przepraszam bardzo, to wszystko? Czy serio włócznia dusz zadała mu... ten ułamek obrażeń? Oj, jest masakra. Dobra, dostroimy zaklęć sobie, zrobimy. Zamiast
Wielki strzały dusz. Weźmy sobie jeszcze jeden mroczną sferę. I czemu mamy tak mało slotów do strojenia? A, bo żerująca dusza chyba potrzebuje dwóch slotów, tak. Idziemy dalej, spróbujmy coś tu ugrać jednak, nie? Fajnie byłoby, no, podtrzymać tradycję i co odcinek zabijać jednego bossa. Więc ja teraz zrobię coś takiego, że sobie polecę po te dusze. I to mógł być duży błąd. Oj tak, to był błąd. To był bardzo duży błąd. Tak, to był ogromny błąd. Tak, ogólnie rzecz ujmując, to duży błąd. Strasznie duży błąd to był. Czemu ja nie mogę tędy przejść? Dobra, on coś tam chroni, ja to chcę. Ja bo wyjebany mam w to. O, ty w życiu! Dobra, jestem z powrotem. Wyczyściłem znowu to całe ustrojstwo. Jesteśmy przy naszych duszach, które mam nadzieję odzyskać. Podbiegniemy po nie szybko, potem wycofamy się i spróbujemy z tym Dragon Riderem zawalczyć chyba. Albo nie, nawet nie wiem czego on chroni, cholera jasna, może to być coś istotnego. Tylko gdzie z nim walczyć, no gdzie z nim walczyć, no chyba gdzieś na tych terenach. Tutaj w miarę, nie? Tam gdzie jest płytko, tam gdzie można z nim jakokolwiek walczyć. Wiecie co, zróbmy sobie tak, użyjmy sobie kuku człowieka, żeby zmaksymalizować swoje życie. Co to są te smocze amulety? To jest to, leczy zatrucia, przywraca dużo pyży. Okej. Okay. Ale mamy jeszcze dużo klientów życia, więc sobie jeden użyjmy. Spróbujemy go mroczną sferą albo włócznią duszy na początek, dobra. Mam nadzieję, że uda się go pokonać, bo fajnie by było. Nie jest to boss tego odcinka oczywiście, boss jest tam dalej. Mam nadzieję, że uda się obydwóch zajebać dzisiaj. Chodź. Naprawdę włócznia duszy za tak mało obrażeń? No tak. Musimy zejść z tego pomostu, to jest kluczowe. Chodźmy tutaj. Nie mogę go zaznaczyć w ogóle. Dobra, teraz spróbujmy go czymś innym. On ma bardzo duży zasięg. O Jezus. Generalnie jest lipa. Nie mam nic mocnego, żeby go zajebać. Muszę tutaj być skupiony całkowicie. Okej, okay, czepnął mnie. Trochę staminy odzyskać. Okej. Okay. No będzie trudne. No co, on teraz tarczą coś robi. Oh fuck, to było bardzo, nie, bardzo niefajne. Moment, ja muszę ogarnąć, gdzie ja jestem. Trochę bez sensu mroczną sferę wykorzystuję, bo strzały dusz mógłbym... Nie wiem ile strzały dusz mu zada obrażeń w sumie. 182, nawet nie wiem czy więcej niż ta mroczna sfera, czy nie. O Jezu, jestem skupiony, mi się już pocą w dłonie. Oby to było warte, o kurwa. Czekaj, jeszcze jeden atak, żebym mógł użyć klejnotu życia, dobra. Ale odskoczył. Dobra, stamina. Dobra. Niełapczywie. Kurwa, mówiłem niełapczywie. A już prawie teraz zdechłem. Dobra, mamy go.
Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. Nic nawet z niego nie wypadło, dobra, ale mamy drogę wolną do czegokolwiek on bronił, o ile czegokolwiek tam bronił, ale widzę, tam są jakieś gałęzie za nim, prawdopodobnie można je rozpierdzielić, tak wyglądają. I tam może się kryje jakaś skrzynia. Są jakieś wiadomości? Nie ma. O, tutaj jest jakaś wiadomość, czekajcie. Spróbuj życie. O, co to są za drzwiczki? Zamknięte. Jak to zamknięte? A więc jak będziemy mieli już jakikolwiek klucz prowadzić tych drzwi, będziemy musieli znowu przez to całe piekło przechodzić. Tak naprawdę teraz nie miało to najmniejszego sensu. Spróbuj życie. Spróbuj życie, ocena 43. Przecież jesteśmy, mamy kółko człowieka, więc jesteśmy człowiekiem. Może mam mieć full życia czy coś? Nie wiem, czy ja na to wpadnę sam. Dużo tutaj jest jakaś wiadomość. Uważaj na pusty. Zamknięte. Nie wiem, nie wiem niestety. Nie mam pojęcia, czego tutaj mógłbym użyć. Wątpię, że mam coś w ekwipunku, co nas tutaj przepuści dalej. Powiem wam, nie pozostaje mi nic innego, jak użyć zwiększonego zioła zmierzchu. Bo proszek naprawczy mamy oczywiście jakiś, czy nie? Mamy 8 nawet, dobrze. Z tym możemy iść dalej. Jeżeli to mamy, możemy iść dalej, nie cofamy się do ogniska. W tym odcinku mówię, boss musi być pokonany, tak jak w każdym. Musi być podtrzymany strike nasz. Więc tak, idziemy po prostu dalej. Mroczne sfery 41, bardzo fajnie. Teraz tak, nie wpierdzielić się... Co ja kurczę robię? Nie wpierdzielić się w żadne dziursko. Strzała dusz, dobra. No nie wiem, okej. Okay. Tu jest gościu. G. Lecimy dalej. Którędy ja mam iść? Żeby nie wpaść do wody. Tutaj? Coś słyszę? Nie, nie słyszę, okej. Okay. Bardzo to jest paskudna lokacja, trzeba przyznać szczerze. Bo tam jest czarodziejka, którą trzeba będzie zapierdzielić, bo ona będzie nam uprzykrzać życie. Natomiast ja nie wiem, czy wokół niej nie ma czasami czegoś, co... Tutaj jest jakiś gościu. Leży w wodzie. Nie? Tak! Nie, nie o tego mi chodziło akurat. O kurwa, nie trafiliśmy. Ja pierdzielę, nie? Schować się za tym słupem. Klejnot życia. I teraz tak. Mroczna sfera i próbujemy rozpierdzielić tą babkę. Nie wiem, czy się rzucać na tamtego zielonego dużego. Dobra, zdekła. Tam kolejna rzuca. Tam jest jeszcze jedna. Ja pierdzielę. Bezpieczni? Chyba w miarę bezpieczni, tak? Ja pierdzielę, tam jest jakaś znajdźka, ja nie zauważyłem jej nawet, ale to chyba lód z potworka, więc jebać to. Tam jest jakaś znajdźka, tam daleko widzi to? Przejścia do niej broni ten Juggernaut. Czy jak on się tam nazywa? Nie wiem, czy próbować ją zdobyć. Na pewno trzeba tą babkę rozpierdzielić, bo będzie nam życie uprzykrzać. Chciałbym ją zaznaczyć, moja droga gro. Dark Souls 2. Dark Souls 2, mogę zaznaczyć tę babkę? Dziękuję, w końcu, kurwa. Okej, okay. Mamy to. Ile klientów życia poszło tutaj w ogóle? Spróbujmy przejść tam. Bo może faktycznie tam jest znajdźka, która jest... Czy ja tam widzę dwie czarodziejki? Czy to jest tego warte, żeby tam iść? Wiecie co, i tak będziemy do tej lokacji się pewnie wracać, bo trzeba będzie przejść przez tamte drzwi jeszcze, które są teraz zamknięte, więc na razie ja bym to olał. Chodźmy dalej, bo braknie nam czasu na bossa w końcu.
Okej. Okej. Gładki, dwabisty kamień, co to jest? Wiwat dla przyjaciel. Nie chcę przyjaciela przyzywać. Bez sensu. W sensie to ma sens. Jak ktoś chce sobie przyzywać do pomocy NPC-ów, no to proszę bardzo, nie? Ale raczej tutaj gramy bez takiego rodzaju pomocy. Dobrze. I tam jest bosik. Tak? Chyba tak. Nie pozostaje nam nic innego. Tutaj nie ma żadnego ogniska, serio, żeby tam przejść? Trochę mi się w to nie chce wierzyć. Albo coś pominąłem. No trudno. Użyjmy sobie proszku naprawczego już teraz, bo nie chcę, żeby w trakcie walki z bossem mi się wróżka zepsuła. Proszek naprawczy. No i co? Słyszę jakieś śmiechy w ogóle. Tu jest gościu. Mam nadzieję, że szybko spadnie. Nie mogę. W ogóle co on taki szybki jest? Ja nie mogę go zaznaczyć. O. Przejdź tędy, pokaż, czy nie ma dziury. Nie ma dziury, dobra, to możemy tędy przejść na spokojnie. I prosto na bossa. Bo nie ukrywam, pamiętam, że tutaj boss, który nazywa się Demon of Song, czyli demon pieśni. No nie żartuj sobie ze mnie, Lafiryndo. Nawet nie wiem, którym tu przejść tam do was. Tędy? Tędy czy nie tędy? Kurde, nie wiem, tutaj jakaś trawa rośnie, więc podejrzewam, że tędy. To jest jakiś taki znak. Okej, ten idzie teraz. Dobra, oznacz go, oznacz go, oznacz go. Gdzie jestem? Boże święty, nie! Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę! Nie chcę, kurwa, nie chcę, rozumiesz?! Design Dark Souls 2, ok. Masz obszar, w którym występują przeciwnicy, którzy z daleka, zanim ty w ogóle będziesz w stanie ich zaznaczyć, bo oczywiście w tej grze nie możesz zaznaczyć przeciwnika, jak nie jesteś odpowiednio blisko niego. Oni mogą cię widzieć, wiadomo, z drugiego końca mapy, ale ty ich nie możesz zaznaczyć. Powiedzmy, że. Nie wiem, jak to nazwać? To nazwać fair można taki. No nie można tego nazwać fair. To nawet nie jest. To nie jest tak, że to ci rzuca wyzwanie. To na ciebie pluje po prostu, nie? Strzelają z daleka i ich pociski zakręcają. Nawet w ostry zakręt wchodzą, żeby cię dopaść. Ty nie możesz ich zaznaczyć, ty musisz do nich podejść. A jak już podejdziesz, to triggerują się inni, których też zaznaczyć nie możesz. To jest. A jeszcze to wszystko jest na mapie, gdzie jest woda i twoja postać nie potrafi się poruszać swobodnie. Wiecie co, to nie jest dobry obszar na powrót do tej gry. Ponieważ ja chciałem sobie po prostu wrócić pogadać, ale Shrine of Amana, no. No jak mam teraz tam przebiec? Przecież to jest. Ja stracę te solce wszystkie. Stracę je. No bo jak? Nie da się tego przebiec po prostu, bo jest tutaj woda wszędzie. Nie wiem, czy ja mam coś, co mogłoby pozwolić mi to jakoś przetrwać? Ten bieg cały? Przez te wszystkie wody i tak dalej? Powiem szczerze, mi się trochę zachciało żygać, jak sobie o tym myślę. Mdli mnie na samą myśl. Spróbujmy to przebiec.
Nie jest to mądre, ale spróbujmy to przebiec. Już mi z daleka. No ja jej nie mogę znaczyć, nie? Nie mogę po prostu. Tutaj też nie mogę znaczyć. A tu? Tu też jej nie mogę znaczyć. Nie mogę, naciskam przycisk. Teraz mogę. Teraz mogę Dark Souls 2. Teraz mogę. To jest niepoważne wręcz. Patrzcie jak to zakręca. Patrzcie jak to za mną leci. Ja sobie idę. Patrzcie na to. Niewiarygodne. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Aha. Okej. Okay. Jaki kurwa zapomniany. I feel so resigned. Nie wiem nawet jak to powiedzieć. Resigned? Co ty kurde? Co ty w ogóle mówisz? Byłeś w Wiedniu dwa dni temu. W knajpie siedziałem z Anglikiem, żeśmy siedzieli przy stole, rozmawiali, a teraz mówię I feel so resigned. Najebiście. Dark Souls 2 wypruwa. Znaczy straciliśmy duszę. No, nie obchodzi mnie to, szczerze mówiąc. Teraz już możemy po prostu spróbować przebiec. Natomiast jest to raczej skazane na porażkę. Bo umówmy się, no. Przeciwnicy oczywiście potrafią się poruszać swobodnie w wodzie, my nie. Tak to już jest tutaj skonstruowane, no bo tak jak mówiłem wiele razy, designerzy Dark Souls 2 nie potrafili sprawić, aby gra była w jakikolwiek sposób faktycznie rzucająca wyzwanie, więc postanowili zrobić grę, która rzuca wszędzie wokół ciebie przeciwników, którzy mają przewagę nad tobą, która jest po prostu stricte nie fair. Ty nie potrafisz się poruszać, oni potrafią. I co? No, tak to wygląda. O kurwa, ile was jest? Ja bym chciał przejść, ale nie mogę. Bardzo bym chciał przejść, ale nie mogę. To tutaj teraz nie przejdę. A, siema! Siemanko, niezłe wdzianko, jak to powiedziałbym ja z Budapesztu. To jest na vlogu, sorry. Oni stamtąd nie wyjdą, bo nie potrafią chyba stamtąd wyjść. Czy ja mogę przejść dookoła tego? Chyba mogę. Tak, mogę. Dobra, witam cię serdecznie. Tam jest boss, mamy 4 butelki Estusa. No i to, że dałem się teraz trafić, to jest niefajnie. Ohoho! Także to jest tak zrobione, że do tego bossa nie da się tutaj dotrzeć bez zabicia tych rycerzy, okej. Okay. Jeszcze do tej chatki, która tam jakby dzieli ten obszar, można dotrzeć. Jak się postarasz po drodze, nie dając się zabić. W tej chatce by trzeba było chyba pokonać tych wszystkich pełzających, żeby przestali mnie gonić. I może stamtąd by się udało coś dalej podziałać. Bo te czarodziejki, one nie chodzą za nami, tak? One po prostu mają w nas wypierdzielone. One stoją w miejscu. Trzeba dotrzeć po prostu do tego tutaj przejścia. I tutaj spróbować się wyleczyć. Pij tego stusa, pij. Napiłeś się tego stusa, nie? Oj, nie napiłeś się stusa, szkoda. To się nam teraz nie uda tutaj. Nie uda nam się chyba. No, niestety. Spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że uda się tego bossa pokonać w tym odcinku. Przyznam się, że cały się gotuje. Gotuje się cały. Okno jest otwarte. To dobrze, bo gdyby nie to,
Przecież bym się tutaj spocił. Użyjmy sobie kuku człowieka, żeby uzupełnić życie. Bardzo bym chciał, żeby ten boss był pokonany w tym odcinku. Nie chciałbym wracać na YouTube'a, próbować znowu nagrywać bez pokonania bossa. Noż kurwa, rób te salta, idiotko jedna! Nie wiem, czy ja to dobrze robię wszystko. Okej, nawet poszło nieźle. Otwórz te drzwi. Siema! Jeszcze ciebie tu kurwa brakowało! Nie przejdę tędy. Pi! Dobra. Ale ja nie przejdę tędy. Ja muszę otworzyć tamte drzwi, bo ja tędy nie przejdę po prostu, bo... No tam jest za dużo tych żołnierzy, nie? Czy tu jest jakiś coś, gdzie ja mogę wejść na coś? Czy tu jest samowoda cały czas? Nie no, tu jest za głęboko, kurwa, się tutaj w ogóle poruszać nie da. Dobra, spróbujmy tutaj się trochę ogarnąć w tym miejscu. Zapis zatrzymany ze względu na przekroczenie wartości granicznych? O co wam chodzi? Nie chcę, kurwa, nie chcę! Nie chcę napierdalać w ten stół. Bo już ostatnio coś z mikrofonem się stało, jakbym to zrobił. Teraz było dobrze. Teraz było w miarę git. Jakich wartości graficznych, granicznych, ty kurwa debilny aparacie? Przecież normalnie przez 27 minut nagrywać, teraz 20 nie możesz! Co za, jeszcze mi jest sprzęt będzie denerwował. Przecież kurwa, wiesz co, miesiąc postoi, wszystko, nic nie robi się, nagle się wszystko psuje, kurwa, jak jest nieużywane. Tak samo było z OBS-em, przecież ile zaszło mi konfiguracja tego mikrofonu i OBS-a, żeby kurwa to działało wszystko jak należy. Nie wiem, kurwa, jakimś cudem rzeczy, które są nieużywane, się po prostu, kurwa, psują. I to nawet nie chodzi tylko o mechaniczne rzeczy, ale elektroniczne też. I programy nawet komputerowe, wszystko, kurwa. Masz Westusa używać. Dobra. Biegnę tędy, bo tu jest w miarę jeszcze... Tak, chodzi o to, żeby płytko było, nie? Dobra, dawaj. Okej. Otworzył drzwi. Teraz tak. Teraz trzeba ich bić. Za drzwi ich! Słyszę jakieś dźwięki jakiegoś kurwa rycerza. Ktoś tu wejdzie? Czy nie wejdzie? Chyba nie wejdzie. Ten duży tutaj jest, chce wejść czy co? Kto tu chce wejść? Dobra, on chyba sobie stąd pójdzie. Okej, poszedł sobie stąd. Dobra, nie jest źle.
Teraz trzeba tu po prostu to zrobić jakoś. I tyle, no nie da się pominąć tego fragmentu akurat. Sand boss pamiętam, że nie jest jakiś trudny. Może go znam radę zwabić jakoś, żeby tam nie podchodzić za bardzo. O, idzie. Dobra, mamy go. Może się uda tamtych rycerzy zwabić jakoś. O, tu jest głęboko, kurczę. Może z daleka w nich strzelić jakoś, czy coś? Prawie. O nie, zeszłem z tego. Aha, tu się nie da na to wejść teraz znowu. Ale to jest chujowo zrobione, no. I musisz wracać wodą, jak z tego zejdziesz. Gdzie postać nie potrafi się praktycznie poruszać, nie? Darujcie sobie, nie gacie w tą grę. No i ta z daleka będzie cały czas strzelać. Ja nie wiem, spróbuję Estusem. Chciałbym. Chciałbym to jakoś zrobić normalnie, nie? Tu jest głęboko po prostu, nie? Ja spróbuję go zwabić. On idzie. I po prostu z nim pójść gdzieś tu. O, podejrzewam, że on w wodzie chodzi normalnie, szybko. Tak. Bo czemu miałby chodzić wolno? Spróbuję go zwabić za sobą. Pokonać go w tym miejscu. One strzelają nawet z tak daleka. Dobra, mamy jednego. Okej, okay, jest fajnie. Zróbmy to ostrożnie. Kto tam, kurde? Nieważne. Teraz tą babeczkę trzeba będzie zapierdzielić. Tu jest jakaś wyspa, po której można się w miarę normalnie poruszać. Ale tu już nie. Dobra, zdychaj. Ich tu jest dużo. Dobra, kto pierwszy się zestriggeruje? Może ja zdołam ich jakoś przyciągnąć do siebie, czekajcie. Wycelować. Troszkę bardziej w bok. Kurde, ale to jest wrażliwe. O! Zdecydowanie teraz tam gdzieś. Dobra, mam go. Ruszyli się. Obydwaj się ruszyli. Noszą sferę. Błagam, nie. Ja pierdzielę! Ale to były skrajnie nieprzyjazne warunki, kurde. Klementy życia się kończą, trzeba by się okupić jak nie wiem co. Dobra, ale wydaje mi się, że najgorsze za nami, poza samym bossem oczywiście, ale mam nadzieję, że uda się go pokonać za pierwszym razem, bo... Uff. Teraz trzeba te dwie piczki zapierdzielić. W sumie to może i nawet nie trzeba. Czemu ty stoisz, nic nie robisz? Okej. Nie wiem, czy tam mogę iść. Nie wiem, czy tam jest głęboka woda, czy nie. Ja to walę, ja idę na bossa. Dobra, mamy to. Wchodzimy w końcu na bossa. Z 5 estusami, 26 mocnych sfer. Gdzie jest boss? To nie jest boss? Ognisko! Miejsce spoczynku Roya.
Roy ostatnio pomaga mi przechodzić Fallout 2 w autogram poza kamerami. Wiecie co? Musimy zakończyć to tutaj. Niestety, bo odcinek już za długo trwa. Miałem nadzieję znaleźć bossa i pokonać go z wami, ale okazuje się, że to jest nie boss, tylko ognisko. Gdzie jest boss tej lokacji w takim wypadku, ja nie wiem. Wiecie co, możemy zobaczyć, czy nie jest tutaj gdzieś daleko. Tu jest jakaś wielka pinda, trzeba ją zabić, nie? Może on jest gdzieś tutaj obok już. I pokonamy tego bossa. Będzie godzinny odcinek co najwyżej, no. On psuje, zdaje się, tą mgłą wyposażenie. Słyszę jakieś śpiewanie. Może to jest właśnie ten demon pieśni. Nie wiem. Oj nie. Oj nie. Oj nie, panie i panowie, oj nie. To nie jest koniec tej drogi przez mękę. Dobrze. No nic, w tym odcinku bez bossa. Ja wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się, mam nadzieję, już niedługo. To odcinki co 2, co 3 dni, nie wiem. Ale mam nadzieję, że w miarę regularnie, żeby znowu was nie zostawić miesiąc tak samych. Tych kilka osób, które ogląda wszystkie moje odcinki. Co ty tu chcesz mi od tyłu jeszcze zajść? Także no. Do zobaczenia, trzymajcie się. Elo.